Part 2 z gofrowanej Nutelli. Jakim cudem to zadziałało? I z Nutelli zrobił się gofr. Nadal nie wiem, jak to możliwe, ale nie da się go wyjąć w całości, mogę tylko zeskrobać kawałki. Jak widzicie, jest to na maksa kruche, ale wygląda jak brownie. Jest tak na maksa kruche, że nie mogę tego nawet pogryźć, bo to się po prostu rozpada. Smakuje jak piasek o smaku Nutelli. Całkiem fajne. Ale sprawdziłoby się tylko i wyłącznie jako posypka na coś, bo się na maksa kruszy.